Szanowni Państwo, niewyczerpalne pokłady dobrej energii są w ludziach, a połączenie wielu dobrych energii może odmieniać rzeczywistość. Udało się to Aleksandrze Cybuli, która podjęła się wyzwania zaproszenia do Słupska prześwietnego wokalisty, dyrygenta, kompozytora Briana Fentresa. Dzięki pomocy parafii ewangelicko-augsburskiej, w której gościnnych progach dziś jesteśmy, udało się kilkudziesięciu słupszczan połączyć i wypełnić tę przestrzeń radosnym śpiewem. Koncertowi towarzyszą muzycy Przemysław Sosojew-Osiński, Maciej Młociński i Łukasz Łapiński. Organizatorami warsztatów i koncertu są Słupski Ośrodek Kultury i parafia ewangelicko-augsburska z księdzem Wojciechem Frojlichem na czele, któremu serdecznie dziękujemy. Thank you.
Dzień dobry Państwu. Mam na imię Brian Fitchers, cieszę się, że tu jestem. Pierwszy raz w Słupsk i ja lubię bardzo. Maybe I'll come back again soon. We prepared a wonderful concert for you today. All of the music we learned yesterday and rehearsed today. So we hope that you will join with us as we sing. Więc mamy nadzieję, że do nas dołączycie w momencie, kiedy śpiewamy. You can clap your hands. Możecie klaskać. You can dance in your seat. Możecie stać. You can wave your hands in the air. Where I come from, in the United States, tam skąd on pochodzi, czyli z Ameryki. My grandfather is a pastor. Jego dziadek jest pastorem. So I grew up in church. Więc on się w zasadzie wyrósł w kościele. And in our church, when somebody likes a song, i w jego kościele, kiedy ktoś komuś podoba się piosenka, and when they want to show the choir that they enjoy the song, i chcą pokazać chórowi, że naprawdę im się to podoba, they normally stand up and clap and zazwyczaj wstają i klaszczą i tańczą. And so I want you to know that you're welcome to do that. Więc wiedzcie, że też tutaj możecie najbardziej zapraszamy. Nie musicie wcale siedzieć cały czas. So go ahead and turn around to the person behind you and apologize right now. Tak, więc od razu się obróćcie do osoby z tyłu i przeproście za wstawanie. Because you can enjoy however you want to, okay? Po prostu się przyłączcie, kiedy tylko chcecie. Okay, the next song is called O Give Thanks. Następna piosenka to O Give Thanks, to jest tytuł. Now, it's a worship song with praise and glory to God. To jest taka piosenka wychwalająca imię Pana. With a little funky beat to it. Taki funky, like. Brzmieniem. So if you want to dance, join in, clap, whatever, zapraszam. Jeśli chcecie, to się przyłączcie, Thank you.
następne piosenki jest awesome i mamy specjalne solisty Martyna, Jordyn i Milena. So. Thank you.
enjoying the concert so far. Podoba nam się jak na razie. Now it's time for you to participate even more. Teraz czas na to, żebyście się jeszcze bardziej włożyli. The next song you're going to sing with us. Będziecie śpiewać teraz z nami. So I'm going to teach you what you're supposed to sing. I właśnie was tego nauczę. Dobra. Okay. Can you put me in the key for the line? Okay. Popcie za mną. Oh,
Thank you.
share this next song with you, but I am more personally excited. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że możemy się z wami podzielić tym momentem, ale on jest tym bardziej osobiście podekscytowany. Because I am here as a result of my former student from the Academy of Musicians of Poetry. Bo on się tu pojawił dzięki swojej byłej studentce z Akademii w Łodzi. So I want to welcome you, or want you to welcome Ola Sabula. Not only is she the organizer of this workshop, but she's the soloist of the next song. Thank you.
Ja spróbuję. Okej. Następny piosenka jest mój piosenka, nowy. I jeśli lubicie, jest na iTunes, Spotify, Tidal, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Wszyscy miejsce, które grać muzykę. I piosenka jest historia o najmniejszym moment w moim życiu. Najtrudniejszy moment w moim życiu. I tytuł jest I Give Up, ale nie poddaję się, jest oddaję się. I jest bardzo blisko do mojej serca i ja chcę, że ty piosenka, it gives you some peace.
Welcome, Łukasz i Karina.
dziadek kościół. A szybcie rytm. Taki jak dziadek gospół kościół. Dobra? Okej, okay, so. Muszę uczyć się choreografii na piosenkę. Muszę grać intro. Thank you.
bardzo dziękuję. Słuchajcie, wyobrażałam sobie to wielokrotnie już. Przez ostatni czas po prostu tylko myślałam, co tu jeszcze zrobić, żeby ci ludzie przyszli. I później tak, słuchajcie, wcale nie jest tak łatwo. Nie jest tak łatwo. I tak pomyślałam, że zaproszę Wojtka, zapraszam cię tutaj na nas. Cześć Wojtka. Szanowni Państwo, ale jutro się tym gdzieś na tutaj tej trójeczce, nie? To są profesjonaliści.
Szanowni Państwo, słuchajcie, jak wiecie, niestety musimy czasami mówić takie rzeczy, a więc koncert był bezpłatny, wstęp był wolny, ale, żeby nie było, postawimy tego oto młodzieńca, dobrze? Tam na końcu, przy wejściu, i jeżeli faktycznie wam się podobało, tak jak to pokazujecie, no to należy do tej puszeczki na gościu coś wrzucić, dobrze? Thank you.
Zdziwiłam się. Sąsiadanie, no tutaj ksiądz, ja to wygląda.